sobotę, 4 czerwca, o godzinie 15:15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie, nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Jarosławem Kaczyńskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witamy Pana Prezesa Kaczyńskiego, a teraz konkretnie z Jarosławem Kaczyńskim. 20 79 11, 20 57 53, pod tymi telefonami można dzwonić do Prezesa Porozumienia Centrum. Jarosław Kaczyński, Prezes Porozumienia Centrum, 45-letni dziś, brat Lecha, Prezesa Naczelnej Izby Kontroli. Zodiakalny bliźniak, doktor praw, działacz opozycji demokratycznej od roku 1976. Były naczelny redaktor tygodnika Solidarność, były senator z województwa elbląskiego, były szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej, były poseł Porozumienia Centrum pierwszej kadencji. Panie Prezesie, witamy i pierwsze pytanie. Równa rocznica, 4 czerwiec, minęło 5 lat od czerwcowych wyborów, 4 lata od wybuchu wojny na Górze, 2 lata od obalenia rządu prawicy Jana Olszewskiego, rok od obalenia rządu Hanny Suchockiej i rozwiązania parlamentu. Czy te wydarzenia znamionują rozwój demokracji, czy postępującą anarchię? Z całą pewnością nie możemy tutaj mówić o anarchii. Mamy do czynienia z kryzysem tworzącej się demokracji, to znaczy sytuacją, w której ta demokracja w sensie formalnym jest, natomiast nie ma demokratycznej struktury społecznej, jak to można określić w pewnym uproszczeniu. Trzeba pamiętać, że demokracja nie jest czymś, co można zadekretować. To jest atrybut pewnej formy organizacji społeczeństwa i póki takiej formy w naszym kraju nie ma, póki ona się dopiero tworzy, to demokracja jest systemem, można powiedzieć, nie do końca pewnym, nie do końca ustabilizowanym. I ten brak stabilizacji jest tutaj widoczny. Jest widoczny, nieustannie jest widoczny w tych zmianach rządu, no i wreszcie w tym, co się stało 19 września, to znaczy w fakcie przejęcia władzy przez siły, które 4 czerwca 1989 roku zostały wolą wyraźnej większości głosujących od władzy odsunięte. 20 79 11, 20 57 53. Pierwszy telewizor się dodzwonił, oddaję głos. Halo? Halo, prosimy. Halo? Halo? Słyszymy, dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem się zapytać, co pan sądzi o nowym ministrze finansów? Ja sądzę o panu Kołodce? Tak. No cóż, po owocach poznacie go, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie się staram nic nie sądzić. W każdym razie ma jakąś koncepcję, natomiast czy to jest koncepcja słuszna? Mam pewne wątpliwości. Jest tam taki element, na który bym zwrócił uwagę, mianowicie ten plan wprowadzenia podatków od nieruchomości, to znaczy po prostu w ogromnej większości wypadków od mieszkań. Podatków, które doprowadziłyby do tego, że ogromna część ludzi, która się tych mieszkań dorobiła, niekiedy w wieku już zaawansowanych, gdyby w ten podatek wprowadzić, musiałaby je stracić, musiałaby je po prostu, i to po bardzo niskiej cenie, no bo to ceny mieszkań wtedy by ogromnie spadły, oddać i przenieść się w dużo, dużo gorsze warunki. To jest pewien wskaźnik, pewna wskazówka dotycząca tego, o jaką politykę tutaj chodzi, o jaki kształt społeczeństwa panu profesorowi Kołodce chodzi. Ale oczywiście to jest tylko jeden element, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Panie Prezesie, Porozumienie Centrum powstało już ponad 4 lata temu. Miało ono zabudować centrum sceny politycznej. W tej chwili mówi się o tym, że centrum, nawet z przechyleniem na prawo, zabuduje Unia Wolności. Czy zgadza się pan z taką konstatacją? Proszę pana, oczywiście każdy może snuć różne plany, jak to się mówi, każdemu wolno pomarzyć, natomiast to są wyłącznie marzenia. Te przeszłe 20% wyborców, którzy głosowali, wyjątkowo rzeczywiście niesprzyjających okolicznościach, bo prawica nie dawała powodu, żeby na nią głosować, a jednak głosowali na prawicę w ostatnich wyborach, z całą pewnością nie będzie głosować na Unię Demokratyczną. To jest po prostu jakby inny typ elektoratu i ten elektorat musi być na nowo zagospodarowany przez zjednoczoną centroprawicę. I ta centroprawica się rzeczywiście w tej chwili jednoczy i ja bym chciał tutaj skorzystać z okazji, żeby odrzucić to nieustannie rozpowszechniane przez środki masowego przekazu twierdzenie, że ona się nie jednoczy. Ona się jednoczy i to można powiedzieć wziąwszy pod uwagę siłę napięć, które istniały między poszczególnymi ugrupowaniami poprzednio, jednoczy się szybko i na pewno się zjednoczy do końca i na pewno w następnych wyborach będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w którym
prawica będzie jedną z poważnych alternatyw. Porozumienie Centrum powołał pan między innymi po to, by nie powstała monopartia Solidarności. To nam już nie grozi, natomiast lewa strona sceny politycznej wyraźnie się zabudowała i wygląda na to, że w sposób trwały. Czy uważa pan, że w polskiej scenie politycznej wystarczą dwie zdeklarowane siły, czy powinno być ich więcej? Krótko mówiąc, czy nie powinno zawierać się sojuszy pomiędzy prawicą, a na przykład Unią Wolności? Proszę pana, ja sądzę, że takim wyjściem, na które można teraz liczyć i które byłoby z punktu widzenia konstruowania polskiej demokracji, to jest właśnie ten najważniejszy dzisiaj proces. Demokracja i gospodarka rynkowa, są te dwie sprawy, są ze sobą związane. Otóż z punktu widzenia tego, co jest potrzebne i tego, co można, najlepsza byłaby konstrukcja taka: komuniści, PSL, Unia Wolności i Zjednoczona Prawica. Cztery duże partie i wtedy można już rządzić w warunkach demokracji, rządzić sprawnie, rządzić skutecznie. Właśnie dziękuję. Skutecznie. 2079 11, 2057 53. Kolejny z państwa się dodzwonił. Oddaję głos. Halo? Halo? Tak. Słyszymy się. Dzień dobry. Halo, słyszymy się dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana prezesa Kaczyńskiego. Czy prawica wystawiła już wspólnego kandydata w przyszłych wyborach prezydenckich? Dziękuję. Czy ma już wspólnego kandydata? Dziękuję. Decyzja w tej sprawie zapadnie na jesieni i tutaj chciałbym podkreślić, że jestem osobiście przekonany, nie mogę tego jeszcze mówić w imieniu całej centroprawicy, że powinien to być taki kandydat, który byłby kandydatem nie tylko centroprawicy, ale całego, możliwie całego obozu solidarnościowego. Są skrzydła skrajne tego obozu i one się na pewno tutaj nie pogodzą, natomiast ci, którzy się na tych skrzydłach nie sytuują, powinni się zgodzić co do jednego kandydata, bo to jest jedyna możliwa gwarancja sukcesu. To znaczy w takiej sytuacji można zakładać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że kandydat ten rzeczywiście wygra. A nam jest potrzebny niekomunistyczny prezydent. Czy jest szansa, że nazwiskiem tym będzie po prostu Lech Wałęsa? Z całą pewnością nie będzie to Lech Wałęsa. Natomiast nie chciałbym jeszcze w tej chwili nazwiska wymieniać, chociaż oczywiście padają różne nazwiska, myśli się o nazwiskach. To nie jest coś abstrakcyjnego, to o czym mówię. Jaka jest pańska baza społeczna, potomek warszawskiej inteligencji? Kogo pan w Sejmie czy w Senacie chciałby reprezentować? Proszę pana, proszę panią, przepraszam. To jest tak, że osobiste pochodzenie nie ma tutaj wielkiego znaczenia. Ja sądzę, że PC, czy może dzisiaj mówmy już o tej jednoczącej się centroprawicy, powinna reprezentować różne grupy społeczne, ale przede wszystkim te, które oczekują od tej nowej rzeczywistości jakiejś szansy. Szansy na społeczny awans, na to, żeby te wielkie możliwości, które otwiera demokracja i gospodarka rynkowa, były możliwościami także dla tych grup, bo dotychczas to jest tak, że powstał kapitalizm dla pana Wilczka i pana Sekuły. Ja tutaj nie chcę tych dwóch panów akurat o cokolwiek oskarżać, natomiast to są nazwiska symboliczne. Otóż my chcemy kapitalizmu dla wszystkich, kapitalizmu powszechnego i chcemy demokracji nieporównanie sprawniejszej i silniejszej niż ta, która jest obecnie. To znaczy demokracji, która między innymi będzie rzeczywiście chroniła obywatela przed tymi niebezpieczeństwami, które niesie życie społeczne, w szczególności życie społeczne w okresie przełomów, kiedy te niebezpieczeństwa narastają. Krótko mówiąc, ci, którzy chcą silnego państwa, twardego państwa, które ma ograniczone funkcje, ale w ramach tych funkcji jest właśnie silne i twarde, i ci, którzy chcą szansy dla siebie w tej nowej sytuacji, tej szansy nie dostrzegają, albo przynajmniej uważają i słusznie uważają, że to jest szansa dużo mniejsza niż mogłaby być, ci powinni nas wesprzeć. 20, oczywiście 70, chodzi 11. także o tych wszystkich, którzy jednocześnie chcą Polski opartej o tradycyjne 20, wartości. Ale 57, dzisiaj w tej sprawie 53. w gruncie rzeczy w obozie solidarnościowym spór jest słabszy niż był kiedyś.